Cześć kochani, tutaj Dominika. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, jak zdążyliście zauważyć, inny kąt nagrywania, to wszystko dlatego, że mam do spakowania olbrzymią pakę, w której już po tytule w sumie wiecie, co w niej jest, ale otworzymy to razem na kamerze, okej? Na początku jeszcze oczywiście zapraszam Was na swojego Instagrama, link w opisie. Możecie też odwiedzić Instagrama Gumbiz, też zostawiam Wam link w opisie. I link w ogóle do tego fotela gamingowego też znajdziecie w opisie, także wszystko tam macie wypunktowane, jakbyście byli ciekawi oczywiście. No i możecie też zostawić łapkę w górę za to, że przytachałam ją spod drzwi do mojego pokoju. A, no i zapamięci, bardzo serdecznie pozdrawiam osobę, która Wam się właśnie wyświetlała na ekranie. Bardzo dziękuję Ci za komentowanie. A jeżeli Wy też chcecie się pojawić w jakimś z weekendowych filmików, to też po prostu możecie być aktywni i wtedy macie na to szansę. A no, jakbyście byli ciekawi, jaki model to jest, to już Wam mówię. Jest to fotel gamingowy Gumbiz Phantom pikowany damski różowy. Przeczytałam to z notesu, żebym się nie pomyliła, bo nazwa jest dość długa, ale jak powiedziałam już, link macie w opisie, także myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem go. Na stronce gumbiz.pl możecie kupić fotel gamingowy już za 429 zł. Tak, w porównaniu do konkurencji to jest naprawdę mało. Oprócz tego, tak jak widzicie, macie mnóstwo przecen i dużo kolorów, duży wybór kolorów. Jakiś czerwony, szary, biały, zielony, granatowy, no i oczywiście pudrowy róż. Nie mogło tutaj zabraknąć. Bo ja uwielbiam pudrowy róż i to prawie każdy. I tutaj macie, słuchajcie, mój model. On jest w tym momencie za 649 zł. No i jest też drugi model, podobny do niego w sumie, bardziej różowy. Także do wyboru, do koloru. I co, odwiedzajcie i oglądajcie dalej. Sobie na później do wypstrykania. W końcu będę profesjonalną youtuberką z fotelem gamingowym i w dodatku, wiecie co mi się w niej najbardziej podoba? To, że ma pudrowo-różowe elementy. A wiecie, jak ja uwielbiam pudrowy róż? Po prostu na marzenie. Mega się cieszę. Także właśnie zazwyczaj mi się fotele gamingowe kojarzyły właśnie z takimi jakimiś czarnymi albo czarno-czerwonymi jakimiś fotelami, które mieli po prostu mężczyźni. Natomiast z taką damską wersją to jeszcze się nie spotkałam, jeśli mam być szczera. Dlatego też byłam w szoku naprawdę, jak zobaczyłam ich stronę i zobaczyłam, że jest tam na przykład taki fotel w takim kolorze, że jest jak najbardziej dziewczęcy, ale też nie jest dziecinny. Tylko właśnie ma takie bardzo delikatne akcenty pudrowo-różowe, co mi bardzo odpowiada. Mamy też ładną instrukcję dołączoną do opakowania, więc jeżeli ja będę w stanie sama to złożyć, to każdy to będzie umiał złożyć, ok? Bo ja nie jestem... Czy ja składałam kiedyś jakiś mebel? Chyba nie. O, może tylko spód tego łóżka składałam, ale to też z pomocą mojego taty bodajże. Więc jeżeli ja to złożę, a ja zazwyczaj nie umiem składać takich rzeczy, ale jeżeli ja to złożę, to znaczy, że każdy to będzie umiał złożyć. Także zobaczymy i dam Wam znać zaraz. Rozumiem, czemu koty tak wchodzą do kartonów. To jest serio. Ej, to jest serio fajne. No, myślałabym się. Paczką na Malediwy. Taniej? Taniej. We'll be right back.
czas na moje tutaj pierwsze wrażenie komfortu. Zobaczymy, jak się będzie się działo. Dobre. Czuję się generalnie jak na tronie. Wow. No teraz rozumiem, dlaczego ci gamerzy mają takie fotele. Jest mega, czuję, że jest taki wyprofilowany i wszędzie są właśnie te poduszki, gdzie powinny być. I wow, wygodnie, no. Tutaj można podłokietniki wyżej. O, i teraz już w ogóle. A, i jeszcze jeśli chodzi o takie małe informacje techniczne, to jest on od 155 do 184 cm max, jeśli chodzi o wasz wzrost. Poza tym jest max waga na ten fotel, to jest 100 kg i właśnie ma 6 punktów podparcia. Także pierwszym z nich to macie tutaj właśnie oparcie dla ramion. Po drugie, mamy właśnie tutaj tą przemiłą poduszkę i dzięki niej właśnie tak fajnie nam głowa może tutaj leżeć i to jest wsparcie super właśnie dla głowy i karku, bo w zwykłym fotelu to ta głowa by nam tak leciała do tyłu, a w tym właśnie dzięki tej poduszce można się naprawdę miło oprzeć, tym bardziej, że jest z tak miłego materiału. To jest welon bodajże. Jest przemiła. Po trzecie, słuchajcie, mamy tutaj właśnie podłokietniki, które mamy regulowane. Także zależnie od tego, jaką wysokość potrzebujemy, tak można je wyregulować. Ja akurat mi tutaj najbardziej chyba ta najwyższa opcja się będzie sprawdzała, dlatego też mam najwyżej i no. W dodatku, dzięki temu ergonomicznemu profilowi fotela, jak widzicie, nasz kręgosłup też nie będzie cierpiał, jeżeli właśnie długo będziemy siedzieć, albo ja na przykład, jak będę długo montować albo nagrywać filmiki. Także też świetnie, trzeba dbać o kręgosłup, pamiętajmy o tym. Dlatego kolejny plus. W dodatku, dzięki tej małej tutaj poduszeczce mamy bardzo fajne wsparcie dla lędźwi. No i oczywiście dół tego fotela też świetnie pomoże nam ograniczyć tak zwany ból nóg, jeżeli po prostu gdyby to krzesło było twarde, ok, to nogi by zaczęły boleć, a tak to nie jest twarde, po pierwsze jest miękkie, po drugie jest specjalnie wyprofilowane w ten sposób, żeby nogi się po prostu... żeby noga było jak wygodniej, okej? A i te podłokietniki swoją drogą, one są serio miękkie, to się wydaje, że to jest jakiś plastik czy coś, ale jak naciśniemy palcem, to są serio miękkie, więc to jest kolejny plus. I dobra, teraz pokażę wam jakby cztery rodzaje nachylenia tego fotela. Także tak, to jest pierwszy rodzaj nachylenia, czyli 90 stopni, czyli w tym momencie, tak jak widzicie, 90 stopni, prościutko i tak dalej. Kolejne nachylenie to jest 100 stopni. Także taka pozycja, już mi się podoba to 100 stopni, bo przy 90 czujecie się tacy jacyś zbyt prości, a przy 100 stopniach to tak fajnie można się rozłożyć na tym fotelu. Także to jest 100 stopni, też dobra do grania, montowania, jeżeli chcemy być w miarę prosto, ale jednak nie do końca, bo chcemy też, żeby było nam bardzo, bardzo wygodnie. Teraz kolejna, 135 stopni nachylenie, uwaga. Okej, także to jest to nachylenie. Idealne nachylenie do oglądania seriali, do rozmyślania nad życiem. Nie no, tak serio, to naprawdę jest po prostu bardzo wygodne i no taki leżaczek, ale wiecie, taki lepszy, fajniejszy. I teraz idźmy do najniższego stopnia pochyłości, największego, 170 stopni. Okej, jedziemy niżej. Okej, także to jest 170 stopni i idealne do, nie wiem, drzemki albo do po prostu spania, w sensie drzemka to też spanie, ale wiecie, o co chodzi, mam nadzieję. W dodatku oczywiście możemy się podwyższyć i obniżyć, o, obniżyć na przykład i podwyższyć, o. Także to też można samemu tutaj działać. Kolejną rzeczą jest to, że ten fotel ma funkcję bujania, także wystarczy, że poluzujemy takie pokrętło i możemy się właśnie na nim bujać.
Także mega fajna też opcja. Bezpiecznie bujać, nie to co w szkole na krzesłach jakichś drewnianych, a tutaj jest bezpiecznie. Bo dalej to nie pójdzie, jak widzicie. Czekajcie, pokażę wam. O! Już dalej niż to, to bujanie nie pójdzie. Więc... bezpieczeństwo. Do przodu, do tyłu podłokietniki, tak samo jak nam tutaj odpowiada. O! Także mi jak najbardziej do tyłu. Okej, także znaczy teraz czas na profesjonalne zbliżenia. Także jak widzicie, fotel ma pikowaną tapicerkę. Obicie poduszek jest welurowe, tak jak wcześniej wspominałam, są mega mięciutkie. I ma też karbonowe elementy. Jeśli chodzi o ogólną moją opinię na temat tego fotela, to jest bardzo dobra, bo jakby, tak jak mówiłam, nie spotkałam się jeszcze, żeby był damski odpowiednik fotela gamingowego i to taki ładny, taki delikatny, że nie za dużo tego różowego, także nie jest dziecinny. To jest świetne. Po drugie, jakby wykonanie tego fotela jest naprawdę świetnie wykonane, jakby te materiały, jakość. Ja jestem zachwycona, naprawdę nie spodziewałam się, że aż tak pozytywnie odbiorę ten fotel, jakby nie było. I jest mega miękki i wydaje mi się, że naprawdę starczy mi na bardzo długo. A przy okazji jest w dobrej cenie, także myślę, że warto. Także jak najbardziej wam mogę polecić ten fotel, także możecie wpadać, link w opisie od razu do tego fotela, zobaczyć, czy wam odpowiada. Jeśli chodzi o moją opinię, to bardzo mi się podoba jakość, wykonanie, jakby te wszystkie funkcje i to wszystko składa się na wielkie tak, jeśli chodzi o ten fotel. I tak, myślę, że bardzo się z nim polubimy. Dobra, kochani, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik też wam się podobał. Trochę inny niż zwykle, ale chciałam się pochwalić, ok, że będę profesjonalną youtuberką z fotelem gamingowym. A przy okazji, jeżeli ktoś akurat szukał jakiegoś takiego, który nie będzie koniecznie taki typowo męski, tylko właśnie taki bardziej damski, no to może dałam wam pomysł co do tego, gdzie taki możecie znaleźć. Także możecie zostawić łapkę w górę. W ogóle złożyłam to sama, ok? Sama to złożyłam, w ogóle jak ja to złożyłam sama, no to już naprawdę każdy to złoży. Jedyną pomocą to musiało być to, że mój brat mi podtrzymał to siedzisko, a ja dokręciłam jedną śrubkę i potem już mógł iść i ja już podokręcałam sama wszystko. Także instrukcja jest jak najbardziej przejrzysta. Dasia. Samemu, ok? Jak ja to zrobiłam, to uwierzcie, wy też dacie radę. I to by było na tyle. Wpadajcie na Instagrama Gambis. Bardzo im dziękuję za ten fotelik. Będę w końcu po raz trzeci to mówię, albo któryś tam profesjonalną youtuberką. Także możecie do nich wpadać, zobaczyć w linku, jak ten fotel wygląda, jakieś dokładne wymiary, jeżeli chcecie czy coś, to wszystko znajdziecie właśnie na ich stronie, także odsyłam was do opisu. I to tyle. Życzę wam miłego dnia i do następnego filmiku. Pa, pa.